Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną, na kolejną powtórkę z tego działu działania w zbiorach liczbowych, z tym, że na tym spotkaniu zwrócę uwagę na inne aspekty. Przede wszystkim na rozwiązywanie prostych równań, rozwiązywanie prostych nierówności, następnie elementy wartości bezwzględnej, bo to jest bardzo ważne, żeby później móc rozwiązać zadanie chociażby z błędem. Wiesz, że przybliżając popełniamy błędy i te błędy również są ważne, żebyś umiał je wyznaczać, błąd względny czy też błąd bezwzględny. Chciałam też zrobić z Tobą przynajmniej jedno zadanie dowodowe, czyli na wykazywanie, zadanie związane właśnie z wyrażeniami algebraicznymi i to też będzie na tym spotkaniu. Zadanie numer 1, tak zaczynamy troszkę ostro, ale może tak trzeba czasem. Uzasadnij, że iloczyn dwóch kolejnych całkowitych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez 4. To zadanie jest bardzo ważne, bo to jest zadanie dowodowe, zadanie na wyrażeniach algebraicznych. Rozwiązujemy je na bazie właśnie takich trzech kroków. Pierwszy krok, ja zawsze zapisuję, jest to założenie. W skrócie możemy napisać założenie. I teraz mamy podane, że są jakieś dwie kolejne liczby całkowite parzyste. I teraz uwaga, ja muszę wprowadzić do mojej analizy pewne właśnie tutaj pewien zapis. Ja nie mogę sobie przyjąć w zadaniu dowodowym, że ja sobie analizuję dwie liczby kolejne całkowite parzyste, na przykład 4 i 6. Absolutnie. To ma być dowód, czyli my to mamy uogólnić, my mamy udowodnić, że jakiekolwiek bym dwie nie wzięła, będzie się po prostu zgadzała moja teza postawiona tutaj. Zatem ja pierwszą moją liczbę nazwę sobie x. I teraz, żeby się zgadzało z tym, że ona jest całkowita i jeszcze na dodatek parzysta, to my sobie musimy przypomnieć, co to jest liczba parzysta. Otóż liczba parzysta jest to podzielona przez 2. Na bazie ostatniej lekcji, naszego ostatniego powtórzenia wiemy, że liczbę podzielną przez 2 całkowitą mogę zapisać w postaci 2k, tylko muszę zapisać, gdzie k należy do liczb całkowitych. Podzielna przez 2 to znaczy 2k, czyli inaczej parzysta. Dobrze, ale w zadaniu jest mowa o dwóch kolejnych tych liczbach, prawda? Czyli pierwszą nazwałam x, no to drugą sobie nazwę y, żeby jednak tak dobrze zbudować to założenie tak ładnie, ale ona ma być kolejna całkowita parzysta. Kolejna, czyli nie mogę teraz wziąć na przykład 2m albo 2n, tylko ma być kolejna. Kolejna znaczy o 2 większa, bo wolę w tą stronę iść od mniejszej do większej. Czyli jak o 2 większa, to 2k dodać 2. Już nie muszę pisać k należy do całkowitych, bo zapisałam wcześniej. Czyli uwaga, to co ja teraz napisałam Tobie, wprowadziłam Tobie dwie literki x, y, ale obie uzależniłam od zmiennej k, która jest liczbą całkowitą. I to k, jak ja tutaj cokolwiek za k nie będę podstawiała, jak ja pomnożę przez 2, zawsze mi wyjdzie liczba parzysta. A jak do tego dołożę 2, dalej jest parzysta, tyle że kolejna, czyli o 2 większa. I teraz uwaga, ja buduję tezę, czyli buduję tezę, którą będę musiała udowodnić. I informacja jest taka w zadaniu. Mam uzasadnić, że iloczyn tych dwóch, czyli jak ja iloczyn to rozumiem mnożenie, czyli jak ja pomnożę z x z y, to ja otrzymam liczbę podzielną przez 4. Czyli ja teraz, ja otrzymam, prawda, czyli piszę równa się, podzielna przez 4. Czyli jak podzielna przez 2 to była 2k, to myśląc analogicznie, podzielna przez 4 powinna być 4 i na pewno będzie 4, zawiesiłam głos, dlatego że nie mogę napisać k, ponieważ to nie musi być ta sama literka. Dlatego ja napiszę 4m jakieś, gdzie m należy do całkowitych. Pamiętaj o tym, że jednak te literki mogą mi się zmieniać. Ja nagle to takie troszkę jakby troszkę czary w matematyce, ponieważ ja tak, tu miałam k, nagle mam dostać m. To chodzi o to, że moje m ma być liczbą całkowitą i zapewne wyjdzie nam uzależniona od k. Oczywiście, że wyjdzie. Ale nie mogę napisać 4k, bo może mi się to nie zgodzić, prawda? W większości sytuacjach to się po prostu nie zgadza, dlatego ja muszę użyć innej literki. I teraz trzeci etap dowodu.
czyli tego zadania na wykazywanie, mamy już typowy dowód, więc zapisuję dowód. No to jak? Co będę robiła? Oczywiście będę próbowała tą tezę udowodnić. Taka metoda. Wychodzę z lewej strony i będę chciała dojść do prawej strony. Czyli x razy y równa się. Korzystać mogę z założenia, bo wiesz, zapamiętaj, założenie to jest to, co jest w treści podane na 100%. To, co jest podane w treści, to co jest ważne w treści, prawda? Podane przez autora. Czyli tak, za x podstawiam 2k. Razy za y podstawiam 2k dodać 2. I to się równa. No to teraz to wymnażam, no bo co mi pozostało? 2k razy 2k to będę miała 4k do kwadratu dodać. Teraz to wymnażam z tym, to tak zapiszę to z tym, a to z tym. 2k razy 2 to będę miała po prostu 4k. I teraz uwaga, ja chciałam wykazać, żeby tu mi wyszło 4m. No to ja czwórkę na upartego, popatrz, ja czwórkę otrzymam. Wystarczy, że ją wyłączę przed nawias, czyli wyłączanie przed nawias, bardzo ważny element. Wyciągam czwórkę przed nawias, czyli tak jakby dzielę to przez 4, zostaje mi k kwadrat. Dodać, to też dzielę przez 4, zostaje mi k. I teraz, tak jak powiedziałam to wcześniej, ja tutaj cudotwórcą nie jestem, ja nagle nie stworzę ci m-a, prawda, tak po prostu jest m, tylko musiałam wykonać przekształcenia i doszłam do wniosku, że ja teraz mam 4 razy k kwadrat dodać k. I to moje k kwadrat dodać k, ja przyjmuję, że to jest m. Dlaczego to mogę przyjąć? Ponieważ ja to m mam tylko pokazać, że jest całkowite. Skoro w założeniu k było całkowite, jak liczbę całkowitą podniesiesz do kwadratu, będzie całkowita. Bezdyskusyjnie. Jak dodasz całkowitą, dalej będzie całkowita. Zatem ja otrzymałam 4m, gdzie m należy do liczb całkowitych. I każdy dowód w matematyce kończymy taką krótką informacją. Różne są skróty, ja tutaj zapisałam, co kończy dowód. Różne są inne skróty, ale wystarczy jednego się nauczyć i stosować. Tak zbudowany dowód jest pięknym dla mnie dowodem. Jest założenie, jest teza, jest dowód i jest zakończenie dowodu. Zadanie drugie. Rozwiązaniem równania 4x dodać k podzielone przez 2 i minus x to się równa 3 pomnożone przez x minus k i za nawiasem dodać 2k jest liczba minus 2. Czyli ja tutaj zapisałam, rozwiązaniem jest liczba minus 2. Wyznacz k. To jest zadanie, które tak przeciętnemu uczniowi wydaje się trudne, bo są dwie niewiadome, x i k. Ale informacja jest w zadaniu bardzo cenna. Wiesz, my z zadania szukamy informacji, które są dane. A ja mam podano taką informację, że rozwiązanie to liczba minus 2. I otóż tu się pojawia pytanie, co jest rozwiązaniem tego równania? X czy k? Oczywiście x, zapamiętaj. Jeżeli masz x w równaniu, to on jest w domyśle rozwiązaniem. Czyli co to znaczy, że oni mi podali minus 2? Że podali, że x to jest minus 2. Czyli mój x jest po prostu rozwiązaniem, czyli jest minus 2. A ja mam wliczyć k na podstawie metod, które w trakcie będę stosowała. No to co to znaczy? To ja to minus 2 za każdego x podstawię. Czyli będę miała tak 4 razy minus 2. Dodać k podzielone przez 2. Pamiętaj, za k nie możesz podstawić. Teraz masz minus i jeszcze mam podstawić minus 2. To ja od razu napiszę plus 2. Minus i minus daje plus. Dalej mamy 3. Teraz za x podstawiam minus 2 minus k dodać. No i tutaj plus mam oczywiście 2k. No po pierwsze, fajnie by było cokolwiek zrobić. Po pierwsze, 4 razy minus 2. No to jest minus 8 dodać k podzielone przez 2, dalej mam dodać 2, to się równa. Tu już mogę wymnożyć, czyli tą liczbę stojącą przed nawiasem przez wszystkie czynniki, które występują tutaj w nawiasu, przez wszystkie składniki, czyli 3 razy minus 2 to jest minus 6, 3 razy minus k to jest minus 3k i plus 2k. Oczywiście mogę już przenosić, ale ja widząc mianownik 2, to automatycznie proszę młodzież, żeby mi mnożyła razy 2, bo wtedy oni jest mała szansa, że popełnią jakiś błąd taki prosty obliczeniowy. Czyli jak pomnożę razy 2, popatrz, to ta dwójeczka mi się skasuje i przepiszę minus 8 dodać k, tylko muszę pamiętać, że wszystko inne też mnożę razy 2. Czyli 2 razy 2 to 4, czyli plus 4, to się równa. Minus 6 razy 2 to minus 12. Minus 3k razy 2 to minus 6k plus 2k razy 2 to mamy 4k.
K. Oczywiście można było najpierw coś tam poredukować, dopiero później pomnożyć. No różne metody, ja zrobiłam od razu mnożenie razy 2. No to teraz przerzucam. Niewiadome na jedną, wiadome na drugą. Ta K jest po dobrej stronie, zostawiam. To było minus 6K, przerzucam plus 6K. To było 4K, przerzucam, czyli minus 4K. To się równa. Minus 12 po tej stronie jest ok. Tu była minus 8, przerzucam, czyli plus 8. Tu była plus 4, ją przerzucam, czyli minus 4. Czyli tak, k dodać 6k to jest 7k, minus 4k to mamy 3k oczywiście. I tu mamy minus 12 dodać 8, no to mamy minus 4 i minus 4, czyli minus 8. Dzielę obustronnie przez 3 i uzyskujemy taki wynik, że moje k to będzie minus 8 trzecich. No żeby było ładnie, to sobie wyciągniemy całości, czyli minus 2 całe i 2 trzecie. Co ja miałam w tym zadaniu wyznaczyć? Oczywiście k wyznaczyłam. Zadanie numer 3. Rozwiąż nierówność. I ta nierówność wygląda tak. X minus 3 i to podzielone przez 2 minus 5x jest większe lub równe od 1, odjąć x plus 1 i ono jest podzielone przez 3. Żeby rozwiązywać nierówności, to jest w zasadzie prosta nierówność. Prosta nierówność, tutaj żadnych kwadratów nie widzimy, czy żadnych potęg nie widzimy, żadnych założeń nie piszemy, dlatego że są mianowniki, ale w mianownikach są liczby konkretne, więc żadnych założeń nie muszę pisać. Takie nierówności być może już rozwiązywałeś w szkole podstawowej, ale to jest czas na to, żeby powtórzyć sobie. Czyli teraz, obustronnie będziemy mnożyć tą nierówność przez, i teraz uwaga, przez najmniejszą wspólną wielokrotność mianowników. Niektórzy nawet nie używają tego słowa, a intuicyjnie wiedzą, że trzeba pomnożyć przez 2 i przez 3, czyli po prostu przez 6. Ja to zrobię bardzo wolno, natomiast pamiętaj, to jest związane z tym, że mnożymy przez najmniejszą wspólną wielokrotność tych dwóch mianowników, w tym wypadku przez liczbę 6. Zrobię to wolno, czyli po prostu do każdego elementu dołożę z przodu 6. 6 razy x minus 3 nad 2. Odjąć 6 razy 5x. Jest większe lub równe 6 razy 1. Odjąć 6 razy x plus 1 nad 3. I teraz uwaga, jeżeli umiesz to zrobić szybciej, to po prostu oszczędzasz czas na maturze. A jeżeli dopiero się tego uczysz, to dlatego ja to tak powolutku rozpisuję. I teraz skracam, bo po to pomnożyłam, żeby mi się to pięknie skróciło, w tym wypadku przez 2, a w tym wypadku przez 3, żeby mi się skróciło. No to teraz mogę już wymnażać. Czyli 3 razy x to mam 3x, 3 razy minus 3 to jest minus 9. Teraz tu mamy minus, 6 razy 5, no to 30x, jest większe lub równe. Teraz 6 razy 1, no to mamy 6. I tutaj uwaga, ten minus czasem młodzieży sprawia problem, ponieważ ten minus, on jest związany z tą dwójką. Czyli ja minus 2 mnożę razy x, czyli mam minus 2x. Dalej, minus 2 mnożę razy 1, czyli mam minus 2. I teraz przerzucam. Niewiadome na jedną, wiadome na drugą. Czyli 3x jest po dobrej stronie, minus 30x po dobrej stronie jest, minus 2x jest po tej stronie, więc przerzucam plus 2x, nie ma więcej x-ów, większe lub równe. 6 jest po dobrej stronie, minus 2 jest po dobrej stronie, a ta minus 9 jest po złej, czyli przerzucam na tą stronę, czyli zmieniam znak, czyli będzie plus 9. Dobra, no to teraz 3x minus 30x to jest minus 27x plus 2x, czyli mamy minus 25x. Większe jest bądź równe od 6 minus 2, 4, dodać 9, czyli mamy po prostu 13. No to skoro tak, to teraz muszę x-a wyliczyć, muszę podzielić obustronnie przez minus 25. I uwaga tutaj, bo część młodzieży popełnia zawsze błąd, że zapomina o tym, że jak się dzieli czy mnoży nierówność przez liczbę ujemną, trzeba zmienić zwrot nierówności. Czyli piszemy x, teraz będzie, jak podzielę, to mi się te liczby skrócą mi się te, co są tutaj przed x, mi się ta liczba skróci, czyli zostanie mi po prostu samo x, jest mniejsze lub równe, zmieniam zwrot nierówności, minus 13/25. Jak nie umiesz podzielić, zapisz w ułamku. To jest przecież bardzo dobry wynik. Minus 13/25 to jest normalna liczba. I teraz
pasowałoby to zaznaczyć na osi liczbowej, chyba że umiesz bez osi liczbowej od razu podać przedział. No ale ja zaznaczę, czyli minus 13,25 i teraz x mniejsze, czyli na lewo kreskujemy, w tą stronę na lewo i kółeczko zamalowane, bo jest bądź równość. I podajemy przedział jako ostateczne rozwiązanie. Czyli wszystkie x, które należą od minus nieskończoności do minus 13,25, włącznie z tą liczbą, minus 13,25, są rozwiązaniem tej oto nierówności w przykładzie numer 3. Zadanie numer 4. Zapisz bez użycia wartości bezwzględnej w podpunkcie A. Mamy wartość bezwzględną z liczby 2 minus pierwiastek z 5. W podpunkcie B mamy wartość bezwzględną 2 minus pierwiastek z 3. Dodać 2 pomnożone przez wartość bezwzględna z 2 pierwiastki z 3 minus 8. I mamy tak zrobić, żebym tej wartości bezwzględnej nie widziała. Ogólnie, jeżeli chodzi o wartość bezwzględną, to elementy wartości bezwzględnej już we wczesnych stadiach edukacji matematycznej poznawałeś na pewno. I teraz tak, z wartością bezwzględną chciałabym, żebyś rozumiał tutaj najważniejsze definicje wartości bezwzględnej. Otóż tak się składa, że jeżeli mamy liczbę dodatnią, to wartość bezwzględna jest tą samą liczbą. Czyli z piątki wartość bezwzględna jest 5. Natomiast jeżeli zapiszę to, wartość bezwzględna z piątki, powinieneś pamiętać, to jest 5. Wartość bezwzględna też możesz ją rozumieć jako odległość od zera na oś liczbowej danej liczby. Czyli wartość bezwzględna z piątki to 5, bo odległość piątki od zera to 5. Natomiast wartość bezwzględna z minus piątki to też jest 5, dlatego że minus piątka jest odległa od zera na osi liczbowej też o 5. I dla Ciebie jaka to jest informacja? Popatrz, jeżeli tu jest liczba dodatnia, to ona mi się nie zmieniła. Natomiast jeżeli pod wartością jest liczba ujemna, ja taką klawerkę tutaj zaznaczam i zapisuję, jest liczba ujemna, to mi się zmieniła na przeciwną. I teraz tak właśnie będziemy postępować w tych zadaniach najprostszych z wartością bezwzględną. Otóż my jesteśmy w stanie oszacować klamerką, tak będziemy zapisywać, to wnętrze tej wartości bezwzględnej. Tylko musimy albo użyć kalkulatora, albo może pamiętasz w głowie, że pierwiastek z 5 to jest w przybliżeniu 2,2. To nie jest dokładnie, ale to jest w przybliżeniu. Jest nam to potrzebne po to, żeby móc powiedzieć, jaką liczbą jest, nie ile wynosi, tylko jaką liczbą jest, dodatnią czy ujemną. To wyrażenie pod wartością bezwzględną. No to proszę bardzo, 2 odjąć około 2,2, to jest na minusie, więc ja napiszę tutaj minus. Skoro minus, to zgodnie z tą zasadą ja będę zmieniała znaki, czyli będę miała nie 2, tylko minus 2. Będę miała nie minus pierwiastek z 5, tylko plus pierwiastek z 5. I w taki sposób bardzo prosto opuszczamy wartość bezwzględną. Jeżeli komuś ten zapis się nie podoba, to ja go wymienię. Najpierw napiszę pierwiastek z 5, bo on jest dodatni, a później napiszę minus 2. To oczywiście już jest to samo. No to, myśląc analogicznie, robimy podpunkt B trudniejszy przykład. Tutaj w podpunkcie B występuje pierwiastek z 3, to ja przypomnę, chociaż możesz wziąć kalkulator i samemu wystukać, to jest około 1,7. Zatem spróbujmy oszacować to, co jest pod tą wartością bezwzględną i to, co jest pod tą wartością bezwzględną. Czyli 2 odjąć 1,7. Oczywiście na plusie. Teraz 2 razy 1,7 to jest około 3,4 minus 8, oczywiście na minusie. A więc opuszczam wartości bezwzględne i tutaj znaków nie zmieniam, a tu znaki zmieniam, bo tam, gdzie minus, znaki zmieniam. Czyli będę miała tak, 2 minus pierwiastek z 3, nic nie zmieniło. Dodać 2 i teraz uwaga, ja tu muszę znaki zmienić, bo mam minus, ale tu jeszcze jest mnożenie. To ja nie zrobię dwóch rzeczy naraz. Oczywiście mógłbyś, nie? Kto taki bystrzejszy by mógł, ale ja tłumacząc robię to porządnie, powoli. Czyli 2 razy i teraz otwieram nawias, czyli wartość bezwzględna zmieniła mi się na nawias. Tak, bo wartość bezwzględna to jest zwykły nawias, tylko taki, który kasuje minusa. Tak można to sobie tak najogólniej powiedzieć prosto. Czyli teraz będę zmieniała znaki. Minus 2 pierwiastki z 3 i dodać 8. To teraz muszę już opuścić ten mój zwyczajny nawias. 2 minus pierwiastek z 3, teraz jak opuszczam, to wymnażam, nie? 2 razy minus 2 pierwiastki z 3 to minus 4 pierwiastki z 3. 2 razy 8, no to plus 16.
No więc dalej równa się wyrazy podobne. No to tak, tu mamy 2, tu mamy 16, czyli razem 18. I tu mamy minus pierwiastek z 3 i minus 4 pierwiastki z 3, czyli po prostu minus 5 pierwiastków z 3. I ten wynik już jest ostatecznym wynikiem, czyli nie dość, że opuściłam jeszcze wartości bezwzględne, tak, tutaj, to ja jeszcze redukowałam, do samiutkiego końca doprowadziłam. No bo taka jest zasada, zawsze w matematyce ten wynik końcowy ma być taki najpiękniejszy, najpiękniejszy po prostu z możliwych. Zadanie numer 5. Mamy rozwiązać równania. Są to bardzo proste równanka z wartością bezwzględną. W pierwszym podpunkcie mamy wartość bezwzględna z 2x minus 6 równa się właśnie 6, a w drugim podpunkcie 2 pomnożone przez wartość bezwzględna z 4x minus 2 dodać 10 równa się 8. Rozwiązywać równania z wartością bezwzględną. Co to znaczy? To znaczy się zastanowić po pierwsze, czy takie równanie w ogóle ma rozwiązanie. Od tego trzeba zacząć. Po pierwsze zastanówmy się, czy gdybym ja opuściła wartość bezwzględną, to czy ja mogę dostać 6? Oczywiście, że mogę, prawda? I teraz z jakiej liczby wartość bezwzględna wynosi 6? Na podstawie zadania 4, gdzie ja mówiłam, że wartość bezwzględna z piątki wynosi 5, z minus piątki wynosi 5, możesz łatwo wykapować, że z 6 będzie wynosiła 6 albo z minus 6 będzie wynosiła 6. Dlatego co robimy? Popatrz, ja zapisałam tutaj w klamerce Tobie to wnętrze wartości bezwzględnej, ponieważ rozwiązując równanie, ja to wnętrze przepisuję i piszę, że to się równa 6 albo to wnętrze pod wartością bezwzględną równa się minus 6. I z tej wartości bezwzględnej, popatrz, wyszły nam dwa proste równanka liniowe. Przerzucamy na strony, czyli 2x jest po dobrej stronie, tu będzie 6 i jeszcze jedno 6 to 12. Dzielę przez 2 i dostaję, że x to się równa 6. A tutaj będę miała 2x, to się równa, jak tą minus 6 przerzucę, to się stanie mi 6, czyli będzie 6 minus 6, czyli 0. No to dzielę przez 2, tak samo i dostaję x równa się 0. I popatrz, co mi wyszło. Wyszło mi, że moje równanie ma dwa rozwiązania. Ja to zapiszę, że moje x należy do zbioru dwuelementowego. Że może to być 6, albo może to być 0, prawda? Albo 6, albo 0. Niektórzy z Was pewnie byliby w stanie w głowie wymyślić rozwiązania. Też dobrze, ale ja teraz uczę zapisu, jak do tego porządnie podejść. W podpunkcie B już tak wesoło na początek nie jest. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że to równanko jest troszkę nieładnie zapisane. Żeby było ładnie zapisane, to musi mi się zaczynać od wartości bezwzględnej, jeżeli oczywiście jest proste, a takimi się tylko zajmujemy, i musi być równa się coś. No więc tak, tą dziesiątkę muszę tu przerzucić bezdyskusyjnie, więc na razie przepisuję, nie opuszczam żadnej wartości bezwzględnej. 8 i jak dziesiątkę przerzucę, będę miała minus 10, to jest minus 2. Dzielę sobie przez 2, bo tu jest ta dwójka, która mi jest niepotrzebna, bo chcę, żeby mi się tak samo jak to zaczynało. Czyli będę miała minus 1. I teraz tak jak Tobie powiedziałam, od czego powinniśmy zacząć rozwiązywać równania proste z wartością bezwzględną? Od zastanowienia się, czy w ogóle da się równanie rozwiązać. Czy jest taka liczba, która na wartość bezwzględną dawała 6? Oczywiście są nawet 2. A czy jest taka liczba tu we wnętrzu, żeby na wartość bezwzględną dawała minus 1? Absolutnie nie ma, dlatego że wartość bezwzględna z definicji geometrycznej jest to odległość liczby od zera na oś liczbowej. Odległość jest zawsze liczbą nieujemną, zatem piszemy sprzeczność i może się okazać, popatrz, że równanie, które będziesz miał, będzie sprzeczne. Czyli inaczej możemy zapisać x należy do zbioru pustego, czyli równanie nie posiada rozwiązania. W zadaniu numer 6 natomiast będziemy rozwiązywać nierówności proste z wartością bezwzględną. Pierwsza nierówność to wartość bezwzględna z x dodać 5 jest mniejsza lub równa od 4 i wartość bezwzględna w podpunkcie B 7 minus x jest większa od 2. Żeby rozwiązywać nierówności z wartością bezwzględną, jest to cała teoria, natomiast ja tutaj podałam oczywiście takie proste nierówności do przypomnienia sobie, czyli jaka była metoda rozwiązywania nierówności z wartością bezwzględną. Po pierwsze,
pierwsze, oczywiście musimy zlokalizować, czy po tej stronie prawej jest liczba dodatnia. Jeżeli jest liczba dodatnia, a najczęściej występuje liczba dodatnia tutaj i tutaj, to znaczy, że takie nierówności w ogóle będziemy dalej rozwiązywać, przekształcać. Bo jeżeli byłaby liczba ujemna, to już jest dla nas informacja, że trzeba się zastanowić, czy taka nierówność jest zawsze spełniona, czy taka nierówność w ogóle ma rozwiązania. Więc to już jest jakby taki bardziej dogłębny do rozwinięcia ten temat. Na razie skupmy się nad tymi podstawami. Czyli tak, co to musi być za liczba? Jest ich oczywiście nieskończenie wiele. Co to muszą być za liczby, żeby na wartość bezwzględną były mniejsze lub równe od czwórki? Otóż metoda jest taka. Opuszczamy wartość bezwzględną i zapisujemy nierówność tak, jakby tej wartości bezwzględnej w ogóle nie było. Czyli x dodać 5 jest mniejsze lub równe od 4. To jest jakby jedna część, która mi to ogranicza, ale uwaga, muszę dołożyć i drugi warunek, że moje x dodać 5 musi być większe lub równe minus 4. Po prostu nie może być zbyt małą liczbą ujemną, bo wtedy na wartość bezwzględna liczba ujemna przecież, wiesz, robi się dodatnia. Dlatego tą liczbę tutaj w środku, czyli moje x plus 5, ogranicza z jednej strony minus 4, a z drugiej strony 4. No i teraz przenosimy zwyczajnie, czyli x jest mniejsze lub równe 4 i tu będzie minus 5, czyli minus 1. A tu mamy x większe lub równe minus 4 mamy i to przerzucamy minus 5, czyli będzie minus 9. Teraz, jeżeli popatrzysz na to i widzisz, jaki to będzie przedział, super. Jeżeli tego nie widzisz, możesz sobie narysować. Rysujemy i teraz mamy tak, minus 9 zaznaczamy, minus 1 i tak. X-y mają być mniejsze lub równe, czyli kółeczko zamalowane od tej minus 1, czyli w tą stronę zakreślam, ale równocześnie i, widzisz, mają być większe lub równe od minus 9, czyli też kółeczko zamalowane, zakreślam w drugą stronę. Spójnik i powinien się z tym kojarzyć, że jeżeli narysujemy sobie to w postaci przedziałów, to szukamy części wspólnej, bo ma być spełniona i ten pierwszy warunek, ma być spełniony i ten drugi warunek. Czyli ostatecznie rozwiązaniem naszej nierówności, tej w podpunkcie A, z wartością bezwzględną będzie przedział od minus 9 domkniętej do minus 1 domkniętej. Tych rozwiązań jest oczywiście nieskończenie wiele, one wszystkie wpadają tutaj do tego mojego przedziału. W podpunkcie B niby podobnie, ale widzisz, jest inny znak. I teraz spróbujmy tak samo zanalizować. Co to muszą być za liczby, żeby na wartość bezwzględną były większe od 2? Czyli pierwsze, startujemy tak jak tam, czyli tak jakby tej wartości bezwzględnej w ogóle nie było. Czyli 7 minus x większe od 2. I teraz uwaga, czyli albo to będą liczby, które będą większe od 2, albo to będą liczby, czyli to 7 minus x, jeszcze raz przepiszę, które będą tak jakby w drugiej części, w drugim ogonie osi mojej x, czyli będą one mniejsze od minus 2. Dlaczego? Dlatego, że wiesz o tym, że przecież jak są liczby ujemne, to na wartość bezwzględną robią się dodatnie, tak? Wartość bezwzględna z liczby ujemnej robi się dodatnia. Dlatego jeszcze muszę tą drugą część uwzględnić. No i teraz przerzucam. Tu mamy minus x, jest większe od 2, przerzucam minus 7, czyli będzie minus 5. Mnożę obustronnie przez minus 1, pamiętając o tym, że zmieniam zwrot, bo jest liczba ujemna tutaj pomnożona, czyli będzie mniejsze od 5. Dalej mam spójnik lub. No dobrze jest go zapisać, ale to tak aż bardzo wymagane nie jest, bo i tak nas interesuje wynik końcowy. I teraz mam minus x jest mniejsze od, i teraz uwaga, tu mamy minus 2 i tu przerzucamy minus 7, to jest minus 9. Znowu mnożę obustronnie przez minus 1 i otrzymam, że x, znowu mi się zwrot nierówności zmieni, jest większy od 9. Pamiętamy, że tu jest lub. I teraz, jeżeli widzisz już te dwa ogony na osi liczbowej, super, jeżeli nie, rysujemy. Zaznaczam sobie piąteczkę, zaznaczam dziewiątkę i teraz x mniejsze od piątki, kółeczko puste, bo nie ma bądź-równości, kreskujemy w tą stronę. X większe od dziewiątki, kółeczko puste, kreskujemy w tą stronę. I teraz popatrz, my teraz nie będziemy wyznaczać części wspólnej. Przecież nawet nie ma części wspólnej. A poza tym nie możemy, bo tu mamy spójnik lub, że albo wpada mi to moje rozwiązanie w ten ogon, albo mi to rozwiązanie wpada w ten ogon. Czyli będę miała, że x należy od minus nieskończoności do piątki,
suma od dziewiątki do plus nieskończoności, bo albo będę miała rozwiązanie mieszczące się w tym przedziale, albo moje rozwiązanie będzie się mieściło w tym przedziale. Pokazałam tutaj przykładowe nierówności. Przykładowe nierówności, takie najbardziej typowe, jakie się pojawiają, proste nierówności z wartością bezwzględną. I zadanie numer 7. Dana jest liczba 4,35. Oblicz błąd względny procentowy przybliżenia tej liczby do 0,1. Otóż w tym zadaniu pojawia nam się pojęcie błędu względnego procentowego. Żeby to zrobić, przypomnę pewne oznaczenia. Ta liczba, która jest podana w treści, to jest moja jakaś liczba R, czyli nazywam jakaś liczba rzeczywista R, jakaś podana, prawda? Jakaś liczba R. I teraz oni powiedzieli, w treści powiedziane jest, że trzeba tą liczbę przybliżyć do 0,1. Czyli jednym słowem, ja będę przybliżała, zapiszę to jako P, do jednego miejsca po przecinku. Czyli tak jakby ja chcę uciąć po jednym miejscu po przecinku. Czyli na pewno będę miała 4 przecinek i teraz jest taka zasada. Jeżeli chcę tutaj uciąć, to patrzę zawsze na jedno miejsce, które występuje za tym moim ucięciem, czyli ta piątka. Jeżeli jest 5 lub wyżej, to jest przybliżenie z nadmiarem, czyli nie będzie 4,3, tylko będzie 4,4. Czyli jak ja przybliżam, pamiętaj, to ja nie podaję dokładnej wartości. Zatem ja popełniam pewien błąd. I są różne rodzaje błędów. W tym zadaniu poprosiłam o błąd względny procentowy. Przypomnę Tobie wzór. Wzór na błąd względny procentowy był taki. Od R trzeba odjąć P, czyli od tej wartości liczby, trzeba odjąć przybliżenie, trzeba to podzielić przez R i razy 100%, no bo skoro procentowy, no to muszę razy 100%. Popatrz, tu występują wartości bezwzględne, bo nigdy nie wiemy, czy przybliżenie jest z nadmiarem, czy z niedomiarem, a o błędach mówimy, mając na myśli liczby dodatnie. Dlatego też te wartości bezwzględne się pojawiają. No to podstawmy. Wartość bezwzględna, za R podstawiam 4,35, odjąć, za P podstawiam 4,4, ale niektórzy lubią sobie dołożyć 0, żeby było tyle samo miejsc po przecinku, podzielone przez, i za R ja podstawię sobie 4,35, bo tyle podałam, razy 100%. W następnym kroku my pozbędziemy się wartości bezwzględnych, bo one i tak są nam niepotrzebne. Po pierwsze, 4,35 minus 4,40 to czwórki się odejmą nam i będę miała 0,05 na minusie, ale że jest wartość bezwzględna, to ja i tak od razu na plusie mogę napisać, czyli będę miała 0,05. Teraz na dole ta wartość bezwzględna w zasadzie jest niepotrzebna, bo pod nią jest liczba dodatnia, więc ona nam się kasuje i razy 100%. To się równa. Tu widzimy, fajnie byłoby przesunąć przecinek i tutaj też, no o tyle samo miejsc, to mogę o 2 i tu o 2. Czyli zapiszę Tobie, że będę miała 5 nad 435 razy 100%. To się równa. Liczymy do samiutkiego końca. Zawsze możemy się oczywiście posłużyć na końcu kalkulatorem. Tu jest tak jakby nad 1, więc ja pomnożę 5 razy 100, czyli mam 500 nad 435. I to jest wyrażone w procentach. Weźmy sobie kalkulator, żeby to szybko policzyć. Czyli 500 podzielimy przez 435 i dostaniemy oczywiście wynik, jak widzisz tutaj, jak sobie na swoim kalkulatorze wyświetlisz, wynik nie jest dokładny, więc ustalimy sobie, że podajemy ten wynik, na maturze powinno być napisane, do ilu miejsc po przecinku. Ja może napiszę do 2 miejsc po przecinku, czyli 1,1 i później jest czwórka, ale za czwórką jest dziewiątka. Zatem ja muszę napisać tutaj piątkę. 1,15, oczywiście procent. Czyli popatrz, ten mój błąd, który ja popełniam, przybliżając do pierwszego miejsca po przecinku, to jest ledwo ponad 1%. No można się zastanawiać, czy to jest duży błąd, czy to jest mały błąd, ale tym się już zajmuje zupełnie inna dziedzina nauki, analiza numeryczna. My na razie mamy tylko, my tylko mamy umieć obliczać te błędy, prawda? A analizować je, to już naukowcy się tym zajmują, prawda? Czy ten błąd jest duży, czy jest mały, w jakim stopniu, jakie błędy zaliczamy do dużych, jakie do małych. My mieliśmy tylko się nauczyć, jak obliczać ten błąd, w tym wypadku względny procentowy.
Na to spotkanie przygotowałam 7 zadań powtórkowych. W ten sposób powtórzyłam z Tobą takie najważniejsze elementy z tego działu, moim zdaniem oczywiście, działania w zbiorach liczbowych. I teraz, jeżeli czujesz, że te zadania w zupełności Ci wystarczą, zapraszam Cię do pobrania zestawu zadań z mojego właśnie, z mojej grupy na Facebooku, grupy Matura 2020 z iKMAT i na podstawie właśnie tych zadań możesz poćwiczyć ten materiał. Możesz się zastanowić, czy to już umiesz, czy to Ci w zupełności wystarcza. Natomiast jeżeli chociażby nierówności z wartością bezwzględną uważasz, że to jest za mało, że chciałbyś tak dogłębnie je zrozumieć, chciałbyś więcej przykładów, czy też z błędami, jeden przykład dla Ciebie to za mało, czy też rozwiązując równania nierówności, a tym bardziej na przykład przykłady na dowodzenie i dla Ciebie to jest stanowczo za mało, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.aikamat.pl, gdzie znajdziesz kurs online z tego działu, gdzie ja wszystko w tym kursie od początku wprowadzam, zapisuję definicje, twierdzenia, wszystko od początku tłumaczę. Jeżeli Cię to interesuje, oczywiście możesz skorzystać z mojej oferty na mojej stronie internetowej. A tymczasem, oczywiście, jak zawsze, do zobaczenia.